Ewangelia według Jana, rozdział 17. Gdy Jezus to powiedział, podniósł swoje oczy w niebo i powiedział: Ojcze, nastała godzina, uwielbij swojego Syna, aby i Twój Syn Cię uwielbił. Tak jak dałeś Mu władzę nad każdym ciałem, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby Cię poznali, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, tego, którego Ty posłałeś. Ja Ciebie uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi dałeś, abym tego dokonał. A teraz Ty, Ojcze, uwielbij mnie u samego siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim powstał świat. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mi ich dałeś i zachowali słowa Twoje. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, jest od Ciebie, bo dałem im słowa, które mi dałeś. Oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są Twoimi. Wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na świecie, ale oni są na świecie, a ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj ich w imieniu Twoim, tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Gdy byłem z nimi na świecie, zachowałem ich w imieniu Twoim. Tych, których mi dałeś, strzegłem i ani jeden z nich nie zginął, tylko syn zatracenia, żeby się wypełniło pismo. Teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby radość moją mieli pełną w sobie. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich nienawidzi, dlatego że nie są ze świata, jak też ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz byś ich zachował od niegodziwca. Nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. Za nich ja poświęcam samego siebie, aby oni też poświęceni byli w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, lecz i za tymi również, którzy przez ich słowo mi uwierzą, aby wszyscy byli jedno jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby oni też w nas byli jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Chwałę, którą mi dałeś, ja dałem im, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli całkowicie w jedności, aby poznał świat, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak też mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby i ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, ale ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Zostało im objawione imię Twoje i jeszcze je będę objawiał, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich.